udziału w tym filmie osobiście nigdy nie zapomnę, głównie ze względu na jedną taką scenę z Krzysiem Strenaszykiem, który grał burmistrza miasta, który kiedy już cała afera, tutaj ta pomyłka piramidalna wychodzi na jaw, ruga komendanta policji, który winie temu zamieszaniu, czyli mnie, ruga strasznie w swoim gabinecie i Krzysiek tak przez całą scenę tak mnie mocno ręką tak uderzał tutaj w piersi, ja taki byłem cały nieszczęśliwy i on tak pokazywał swój autorytet, po czym usłyszeliśmy stop i Krzysiek popatrzył na swoją rękę, a jego palec jeden, już nie pamiętam, czy to był ten, czy ten nagle był jakiś wykrzywiony w dziwny sposób. Okazało się, że grając ze mną scenę złamał palec i musiał jechać na pogotowie, wrócił z jakąś taką szyną. No i sobie pomyślałem, wow, ależ zakraliśmy.